Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu BMW X5M. Sportowy SUV to oksymoron, no bo przecież nie ma nic bardziej bezsensownego w motoryzacji niż wielki SUV, który ma być czymś w rodzaju auta terenowego, którego specjalnie obniżamy, dajemy większe felgi, usztywniamy i dajemy ogromny silnik tylko po to, żeby był szybki na asfalcie i bezużyteczny w terenie. No przyznacie, że taki plan w teorii brzmi głupio, prawda? W rzeczywistości jest dokładnie tak samo, a mimo to te samochody są świetne. Są świetne, bo są bezsensowne. I takim oto świetnym, bezsensownym przykładem jest BMW X5M. Dokładnie to nowe BMW X5M generacji G05 LCI. A G05, tak jak numer wskazuje, oznacza, że jest to już czwarta generacja X5. Pierwsza to była E53, druga to E70, trzecia F15, a obecnie czwarta to G05. Tak, ja też nie mam zielonego pojęcia, w jaki sposób są nadawane kody producenta. Mój egzemplarz to LCI, czyli Life Cycle Impulse, czyli wersja po odświeżeniu. Po odświeżeniu, które przyniosło nowe światła, nowe zderzaki i niemal taki sam grill. A to jest o tyle ważne, że dużo osób się bało, że X5 będzie miała przód jak nutria czy tam bóbr, ale nie tym razem. Grill, co prawda już przed liftem był duży, ale auto też jest duże i pasuje do niego. Nowe światła z przodu są teraz nieco węższe, jakby ostrzejsze, ale też nie wyglądają źle. X5 naprawdę ładne auto. A w odmianie M jest jeszcze ładniejsze. Po pierwsze, na tyle mamy cztery potężne końcówki wydechów i są one prawdziwe. Po drugie, są lusterka M, mały taki spoiler czy tam lotka oraz dedykowane wielkie koła. Ja mam zimowy zestaw, gdzie mam cztery koła 21-calowe, ale w lecie z przodu są 21, a z tyłu 22. No i wisienką na torcie jest lakier z palety indywidualnej o nazwie Maldives Blue 2. Cena za ten lakier to 28 300 zł. I w sumie nie wiem, czy sam bym wybrał ten lakier, ale szanuję za taki wybór, bo samochód z pewnością się wyróżnia. Ach, zapomniałbym o jeszcze jednym pięknym akcencie godnym auta z logiem M. Te piękne atrapy wylotów powietrza po bokach. No piękna sprawa. Ładna za to jest sygnatura świetna, która na przykład nie ma adaptacyjnych kierunkowskazów, tylko one tak jakby pulsują. Naprawdę świetny efekt, którego na filmie tak dobrze nie widać, ale na żywo pięknie to wygląda. BMW X5 jest też pięknie dużym autem. Długość to 4935 mm, szerokość 2004, a wysokość to 1765 mm. Rozstaw osi to 2975 mm. I są to wymiary zwykłego X5, bowiem wersja M, przez to, że ma zmienione zderzaki i lekko poszerzone nadkola, to jego wymiary są o 13 mm dłuższe, 11 mm szersze i o 3 mm niższe. Oczywiście, pomimo nieco większych wymiarów, to M-ka ma dokładnie taki sam bagażnik jak zwykłe X5 i jego pojemność to 650 litrów. I klapa, klasycznie, dla każdej generacji X5, otwiera się dwuetapowo. Najpierw idzie klapa do góry, a potem jeszcze mam na dole taką rozkładaną klapę, która może pełnić rolę ławki. Bagażnik ma drugie dno, które jak widzicie jest podnoszone na siłownikach. Ale to jeszcze nic, bo nie wiem czy ktoś z Was widział taki bajer jak to, czyli roleta, która jest elektrycznie chowana w podłodze. Tak jest, elektrycznie chowana roleta w podłodze. Fajne, co? Z tym, że jest to trochę bez sensu, skoro i tak musimy iść na tył, żeby położyć fotele ręcznie. Tak. Nie ma już cięgna do położenia kanapy, a to przed liftem było. Dziwne cięcia kosztów. Poza tym w bagażniku znalazłem boczne schowki, gniazdo pod zapalniczkę, dwa rozkładane haczyki na zakupy i rozkładany hak holowniczy. X5 w wersji M może ciągnąć przyczepę o masie do 2700 kg, a sama ładowność samochodu to 640 kg. Wskakujemy więc na tył. Ja mam 186 cm wzrostu i jak widzicie, mam bardzo dużo miejsca, zarówno na nogi, jak i na głowę. Szkoda tylko, że kanapa ani nie jest przesuwna, ani nie ma nawet regulowanego oparcia. Do dyspozycji mamy podłokietnik z miejscami na poje, schowkiem oraz możliwością przejścia do bagażnika. Mamy też oddzielne nawiewy, a w opcji jest też podgrzewanie tylnej kanapy i dwie oddzielne strefy na tył. Są też złącza, gazetowniki, rolety, kolejne nawiewy i bardzo dobre materiały. No jest tutaj chyba wszystko. No oczywiście poza tą regulacją oparcia.
Z przodu witają nas świetnie wyglądające i naprawdę wygodne fotele, które są w pełni elektryczne. Zresztą, kolumna kierownicza też jest elektryczna. Jedyny minus to progi, bardzo mocno się brudzą i wysiadając niemal jest pewne, że wybrudzimy sobie nogawki. W takim razie pora na deskę rozdzielczą, która nie podoba mi się. Nie podoba mi się, bo BMW moim zdaniem przez te deski z dwoma ekranami zatraciło swój niepowtarzalny styl i smak, jaki miało w samochodach. Poprzednia generacja miała dużo ładniejszą deskę. Teraz to wnętrze jest już podobne do innych marek i to niekoniecznie premium, a tak nie powinno być w BMW. Fakt. Wszystko jest ładnie wykonane i ze świetnych materiałów, no ale te dwa tablety połączone w jeden, no słabo moim zdaniem wyglądają. I to, co mnie też denerwowało, to ekrany schodzą delikatnie w prawo w dół, przez co siedząc na miejscu kierowcy ciągle miałem wrażenie, że jest krzywo. No i na deser, te zegary cyfrowe mają super komputerowe grafiki, no poważnie, jak z jakiejś gry komputerowej. Mamy kilka motywów, ale co jeden to gorszy. Moim zdaniem takie grafiki nie pasują do samochodu, zwłaszcza z rodowodem M. Oczywiście, wszystko działa bardzo szybko i grafiki mają świetną jakość. To samo tyczy się ekranu głównego z multimediami. Ma on naprawdę bardzo nowoczesne grafiki i świetnie reaguje na dotyk. Główne menu jest dość skomplikowane, jest tam masa kafelków, czyli aplikacji i ustawień, ale z czasem wszystkiego się uczymy. No i możemy też przestawić ich kolejność. Są tam też takie aplikacje jak na przykład YouTube, czy możemy odpalić gry, i to takie na przykład dla dwóch osób, z użyciem własnych telefonów. Tak, wiem, kompletnie zbyteczny bajer, no chyba, że dla auta elektrycznego. Wtedy na ładowarce, no mamy dużo czasu, żeby pograć. Miło też, że ekran wciąż możemy obsługiwać pokrętłem, a nie tylko dotykiem czy gestami. Niemiło, że klimatyzację obsługujemy już tylko macając po ekranie, do tego powinny być fizyczne przyciski. No chyba, że uda Wam się użyć do tego pokrętła. Fizyczne przyciski, i to w kolorze czerwonym, mamy na kierownicy, które są do predefiniowanych trybów jazdy M1 i M2 i są świetne. Możemy tu sami ustawić swoje własne ustawienia i szybko je aktywować. To bardzo lubię w nowych M-kach. W ogóle X5M mamy mnóstwo ustawień, bo zmieniamy tryb silnika, tryb podwozia, układu kierowniczego, hamulców, napędu, skrzyni biegów czy trakcji. Jest też ustawienie M-Sound, które otwiera klapki wydechu, ale i włącza koszmarny syntezator dźwięków w kabinie. Ale naprawdę koszmarny, który aż rezonuje i boli od niego głowa. Ja nie wiem, kto wpada na pomysły, żeby w aucie, które ma podwójnie doładowane V8 pod maską benzynowe, ładować syntezator dźwięków. No jest on straszny i co gorsza, nie da się go wyłączyć, a zostawić tylko otwartych klapek na zewnątrz. Jak wyłączymy to, to i zamyka się wydech na zewnątrz. Zresztą, na zewnątrz też auto nie grzmi jakoś bardzo dobrze, ale do tego jeszcze wrócę. Teraz sprawdźmy spasowanie. Materiały są naprawdę świetne, a spasowanie bardzo dobre. Pojawiają się skrzypnięcia, ale to naprawdę delikatne i przy mocnym wciśnięciu podczas jazdy jest cisza. Miło, że zamiast Piano Black jest Carbon, bo ten wygląda świetnie. Piano Black jest przy nawiewach, ale tam nie powinno aż tak przeszkadzać. Przeszkadza za to na kluczyku, który jest porysowany. W takim razie pora na schowki, a potem zaglądamy pod maskę. Pod maską, tak jak mówiłem, podwójnie doładowane V8 benzynowy o pojemności 4,4 litra, które generuje 625 koni. Tak jest,
Ten słoń ma naprawdę kawał serca. Aha, i ta pokrywa karbonowa to opcja za 5000 zł. Silnik jak to silnik, pracuje normalnie, chociaż tutaj mocno słuchać pracę wtryskiwaczy. W takim razie pora posłuchać wydechu. Zimny start no jest powiedzmy niezły, auto ma potencjał, ale moim zdaniem brzmi bardzo zwyczajnie, jest mocno stłumione. Spodziewałem się znacznie więcej i tutaj jestem trochę zawiedziony. Zwłaszcza, że tutaj jest V8, a brzmi jakby to była jakaś rzędowa szóstka i to zamknięta w jakiejś szczelnej klatce. To w takim razie sprawdźmy osiągi, bo mamy 625 koni, 750 Nm, stały napęd na 4 koła i automatyczną skrzynię biegów. A to katalogowo powinno nam dać 3,9 sekundy do setki oraz prędkość maksymalną ograniczoną do 250 km na godzinę. I co ciekawe, wersja przedliftowa robiła 3,8 sekundy, czyli była delikatnie szybsza. Pora więc sprawdzić przyspieszenie. Wynik to 3,8 sekundy, czyli lepiej niż deklaruje producent i dokładnie tyle, ile wersja przedliftowa. I powiem Wam, że procedura startu robi ogromne wrażenie, zwłaszcza w tak dużym aucie. Nowe BMW X5 M waży 2475 kg, czyli jest okrutnie ciężkie. Co prawda BMW zawsze podaje masę własną z kierowcą o masie 75 kg oraz z bakiem paliwa napełnionym w 90%. A litr paliwa waży około 0,75 kg, a bak paliwa ma 83 litry, więc 90% baku waży około 56 kg. Czyli masa na sucho, bez kierowcy i paliwa, jest mniejsza około 120 kg i wynosi 2355 kg. Wciąż bardzo dużo i wciąż przyspieszenie robi ogromne wrażenie. Zrobiłem też test w najsłabszym trybie, bez procedury startu i wynik to 4,8 sekundy, czyli wciąż ze świateł no prawie zawsze jesteście pierwsi. Piękna sprawa. Czas przyspieszenia od 100 do 200 to równe 10 sekund, więc też ładnie. Ładna, a nawet świetna jest reakcja na gaz, która jest oczywiście zależna od trybu jazdy czy trybu skrzyni biegów. Widzieliście, w trybie sport jest naprawdę bardzo szybko. Jak też widzieliście, paliwo się szybko kończy, więc pora na spalanie. Jak się domyślacie, no mały X5M nie pali. I w mieście zrobienie wyniku poniżej 20 litrów jest już nie lada wyczynem. Chociaż raz, w niedzielę po obiedzie, udało mi się wykręcić po Warszawie wynik 17 litrów, co jak na taką lochę z taką mocą jest niezłym wynikiem. Oczywiście, jak poszalejemy, to przekraczamy 25 czy 30 litrów na setkę. Na trasie przy 120 mamy około 11, a przy 140 no 14-15 litrów. Bak paliwa ma 83 litry. I co ciekawe, auto ma miękką hybrydę, która w zasadzie jedyne co nam daje, to zastępuje rozrusznik, przez co odpalenie go po zgaszeniu przez start-stop jest wręcz niezauważalne. I tyle, bo auto nie wchodzi w żaden tryb żeglowania, czy nie gasi silnika podczas jazdy, więc redukcja zużycia paliwa jest naprawdę minimalna, a nawet mam wrażenie, że przed liftem mogło być podobne, bo auto było o ponad 100 kg lżejsze. A te 100 kg to pewnie właśnie ta miękka hybryda, bo jest tutaj i akumulator, i osprzęt potrzebny do niej. Ale poprzedni był ciężki, przez co auto jeździ tak samo dobrze.
dobrze, jak na tak ogromnego i ciężkiego SUV-a, gdzie czuć tą masę. Auto ma też zwykłe zawieszenie, czyli nie ma pneumatyki, które jest sztywne, a nawet i powiedziałbym twarde, ale nie przesadnie. Wciąż jest komfort przy pokonywaniu leżących policjantów i nie wypadną nam plomby z zębów na dołach. I auto jest też świetnie wyciszone, chociaż też trzeba dodać, że ja miałem dodatkowo wyciszone szyby. Czyli podsumowując, auto bardzo dobrze jeździ, ma precyzyjny układ kierowniczy, świetnie zestrojone zawieszenie i genialne osiągi. Z tym, że to brzmi super w teorii, bo w praktyce czujemy się, jakbyśmy jechali w grze komputerowej i nie jest to Assetto Corsa, czyli profesjonalny symulator, tylko bardziej taki Need for Speed, czyli zabawka. Nie wiem, czy to kwestia tego sztucznego dźwięku, czy poczucia, że jedziemy stodołą, która zagina prawa fizyki, ale jazda tym autem jest moim zdaniem wyprana z emocji, no nieco nudna, a szkoda. Auto jest komfortowe i przyjemnie się nim jeździ, wolno, ale kompletnie nie ma przyjemności z szybkiej jazdy. Naprawdę ogromna szkoda. W związku z tym, nie wiem, czy nie lepiej kupić już wersję X5 M60i, która jest nieco wolniejsza, ale i dużo tańsza. Wolniejsza, bo mierzyłem takie auto i do setki robi 4,2 sekundy, a czas 100-200 w 11,8 sekundy, czyli kolejno o 0,4 sekundy oraz 1,8 sekundy wolniej. To jest duża różnica, ale w mieście, czy nawet na trasie wręcz niezauważalna, a różnica w cenie już tak. X5M kosztuje minimum 715 tysięcy złotych, a X5 M60i 528 tysięcy złotych. 190 tysięcy złotych różnicy to góra pieniędzy, a tylko przypomnę, że M60i też ma V8 pod maską i też świetnie wygląda. M60i ma nieco inny silnik, ale też szybki. No okej, w M mamy od razu lepsze wyposażenie, ale wciąż różnica w cenie będzie ogromna. W przypadku X5M i X5 M60i nie ma aż takiej różnicy w jeździe, jak na przykład w M3 czy M340i. A to z tego powodu, że X5M no to nie jest auto w pełni sportowe, nie nadaje się na tor, więc tutaj moim zdaniem no nie ma co dopłacać. Zresztą, X5M nie nadaje się ani na tor, ani w teren, ale to jest właściwie podsumowanie każdego sportowego SUV-a. To są takie szpanery, a tych w klasie X5 jest naprawdę sporo. Porsche Cayenne, Audi SQ7, Range Rover Sport czy Mercedes GLA AMG. Konkurencja jest naprawdę ogromna, każdy z nich ma V8 pod maską, za co mają ode mnie ogromny plus. A samo X5M jest piękne, duże, pakowne, świetnie wykonane, piekielnie szybkie, ciężkie, słabo brzmiące, nieco nudne i drogie. Cześć!